Dlaczego Sławomir Świeżyński ma dość tego? Z jakiego powodu zrywa współpracę z TVP? Jakie szokujące informacje wypłynęły do mediów? Jako źródło informacji posłużył nam portal Świat Gwiazd i TVP info. Sławomir Świeżyński z Bayer Full wydał mocne oświadczenie, w którym poinformował, że jego zespół kończy współpracę z publicznym nadawcą. Gwiazdor poczuł się urażony niedawnymi doniesieniami po zmianie prezesa TVP, który postanowił ukrócić nachalne lansowanie Disco Polo na antenach TVP. Świeżyński namawia kolegów z branży, by postąpili tak samo. Nie dało się nie zauważyć, że zarządów Jacka Kurskiego muzyka Disco Polo wróciła na salony i była ochoczo przez niego lansowana na antenach TVP. Wiele milionów widzów kochało za to telewizję publiczną, mówi piosenkarz. Właściwie nie było imprezy organizowanej przez publicznego nadawcę, by nie pojawiły się na niej gwiazdy tego nurtu. Najmocniej promowano bez wątpienia Zenka Martyniuka, o którym nakręcono nawet film fabularny. Oczywiście inni przedstawiciele tego gatunku też mogli liczyć na liczne oferty współpracy i spore pieniądze z tym związane. Jednak wszystko miało się zmienić po przyjściu nowego prezesa. Jacek Kurski został bowiem odwołany a jego miejsce zajął Mateusz Matyszkowicz. Ten oznajmił, że Disco Polo nie będzie już tak mocno lansowane na antenie, bo czas wrócić do promowania kultury wyższej. Do tego miał prześwietlać wszystkie wcześniejsze umowy, które zawierano z gwiazdami Disco Polo. Wyników audytu jeszcze nie poznaliśmy, ale najwyraźniej Świeżyński postanowił nie czekać. Lider Bayer Full czuje się oburzony zachowaniem nowego prezesa TVP. Oznajmił więc, że więcej nie wystąpi na Woronicza. Oświadczam, iż zamierzam zaprzestać współpracy z TVP pomimo wcześniejszych ustaleń. Muzyka, a zwłaszcza piosenka taneczna, wymaga dobrej aury i atmosfery dodawania publiczności radości i uśmiechu, a takiego klimatu obecnie w TVP nie ma. Będę namawiał moje koleżanki i kolegów o zaprzestanie współpracy z TVP, oznajmił świeżyński. Jak wynika z oświadczenia, chodzi o to, że lider Bayer Full miał dość posądzeń o machloje i zawieranie lewych umów. Doszło do mocnego spięcia pomiędzy Świeżyńskim a TVP. W związku z obecną sytuacją medialną i oczernianiem muzyki i wykonawców Disco Polo informuję, że zawsze uczciwie i profesjonalnie wykonujemy i wykonywaliśmy nasze koncerty. Uczciwie płacimy podatki i prowadzimy działalności zgodnie z obowiązującym prawem. Od pewnego czasu wylewa się na nas kolejne absurdalne pomówienia i oszczerstwa, oburzał się Sławomir. Nowy prezes skwitował to krótko. Bez przesady z tą uczciwością pana Świeżyńskiego, wyroki sądów obrazują wszystko jasno. Jako komentarz powiem, że wszystko ma kiedyś swój początek, a zarazem koniec. Czy myślisz, że lider Bayerful powinien tak zareagować? Dziękuję, że jesteś. Trzymaj się i do usłyszenia.